Dzień dobry Państwu, 14:00, zaczynamy nowy materiał. Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj wyrazić swoją opinię, podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami, tak przy niedzieli, dotyczącymi publicznych świadków, zwanych też sygnalistami, którzy występują, aże było dwóch, podczas posiedzeń parlamentarnego zespołu do spraw rozliczeń pod kierownictwem posła mecenasa Romana Giertycha. Proszę Państwa, postać pana Giertycha, często gości u mnie u nas na kanale. Nie dziwcie się, ponieważ jest to postać dość kluczowa. W polskim parlamencie jest to w zasadzie jedyny poseł, parlamentarzysta, który czynnie. Realizuje to, co zapowiedział, czyli rozliczanie pisowców. To dzięki Giertychowi dowiedzieliście się Państwo o e, największym, jednym z największych przekrętów Ministerstwa Ziobry, czyli Funduszu Sprawiedliwości, jak rozdzielano kasy. Zeznania byłego dyrektora tego funduszu, Tomasza Mraza, pozwoliły opinii publicznej e, poznać. Nieznane fakty, których nigdy byście Państwo nie poznali, bo prokuratura by ich nie ujawniła. Właśnie dzięki tym nagraniom opublikowanym, również i publicznemu wystąpieniu Tomasza Mraza przed opinią publiczną, mieliście Państwo okazję posłuchać, w pewnym sensie metaforycznym, zobaczyć ten mechanizm pisowskiego, Okradania państw. Kolejny sygnalista, publiczny świadek, nazwijmy go może publicznym świadkiem, albo sygnalistą, tak jak wolicie. Arkadiusz Cichocki, sędzia, zeznawał w sprawie Tomasza Szmyta i w sprawie korumpowania sędziów w sądach powszechnych, na wszystkich szczeblach. Od sądu rejonowego po sądy apelacyjne, po prezesów sądów, którzy byli korumpowani pieniędzmi, awansami. Sam zresztą Cichocki się do tego przecież przyzna. Drodzy Państwo, przed wyborami pamiętam, jak w jednym z materiałów wspominałem o tym, czy to było na Platformie X, w tak zwanej dwuminutówce krótkiej, kiedy apelowałem o to, żeby rozważyć ideę, koncepcję programu telewizji publicznej pod tytułem Taki Court TV, tak? czyli taka sądowa telewizja, gdzie opinia publiczna mogłaby przysłuchiwać się procesom poszczególnych pisowców, gdzie faktyczne procesy sądowe byłyby transmitowane tam, gdzie sąd wyraziłby zgodę na taką transmisję. Szczególnie, że tam, gdzie nie jest wyłączona jawność postępowania, jawność procesu, może na sali sądowej pojawić się przecież. Publiczność to jest zgodne z prawem. Znaczy, jest to publiczność przed telewizorami czy na sali sądowej to już bez znaczenia. I taka transmisja miałaby bardzo pozytywny społeczny wymiar, ponieważ nie tylko sąd by mógł się zaprezentować, jak jest niezawisły, jak jest rzetelny i dokładny, również i oskarżyciel publiczny i obrońcy byliby pod społeczną presją, by zaprezentować się z jak najlepszej. Zawodowej, merytorycznej strony, ale też i sami oskarżeni mieliby okazję wytłumaczyć, nie tylko się przed sądem, ale przed opinią publiczną ze swoich czynów, być może wyrazić skruchę i albo narazić się na wieczną infamię, albo no, jednak znaleźć jakieś zrozumienie. To jest o tyle istotne, mieli Państwo, że nawet jeżeli mamy do czynienia z pisowcem potencjalnym przestępcą. I on się zgłasza do parlamentarnego zespołu do spraw rozliczeń, na przykład do pana posła, mecenasa Romana Giertycha i chciałby opowiedzieć swoją historię, w czym uczestniczył, kto w tym uczestniczył. To wśród media workerów, prywatnych mediów, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, a nawet na pewno, bo już o tym mówiłem, pojawiły się głosy, że to jest. Próba ratowania swojej skóry, że jest to taka, taki sposób obrony. Nie, drodzy Państwo. Boli ich to, że to nie oni ujawniają kogoś. Bo można powiedzieć, że się pastwią, tak jak na przykład nad Sławomirem Nowakiem, czy pamiętam nad Stanisławem Gawłowskim się pastwili. I nad innymi osobami, które w czasach pisowskich były zatrzymywane i oskarżano je bezpodstawnie na podstawie uszytych dowodów, fałszywych dowodów. Tutaj zgłasza się ktoś, kto chce publicznie wyznać swoje winy. Co w tym takiego złego? To prokuratura będzie decydowała, czy taka osoba zasługuje tak na uznanie go za tego świadka koronnego, to chyba sąd, tak? Bo najpierw prokuratura musi wystąpić do sądu o zgodę. Tutaj nie znam tej procedury, jest po, podpowiedzcie mi, państwo, ale ten świadek koronny, tak zwana sześćdziesiątka, no jest oczywiście możliwy, ale to jest bez znaczenia w takiej sytuacji, kiedy ktoś wyraża skruchę, występuje i opowiada o tym, o czym nie usłyszelibyście, bo prokuratura momentalnie twierdzi, że Śledztwo jest niejawne. Że to są tajne informacje ze śledztwa. Gdyby nie wola Arkadiusza Cichowskiego i odwaga cywilna, bo to jednak trzeba mieć odwagę cywilną, by przed nie tylko przed gremium zespołu parlamentarnego, ale przed państwem stanąć czy usiąść i opowiedzieć powiedzieć prawdę. Tak, brałem udział w kradzieżach, brałem udział w defraudacjach, brałem udział w. Rozbijaniu państwa prawa. Roman Giertych mówi, że ma jeszcze pięciu sygnalistów, których oczywiście nie chcę ujawnić, kim oni są. Ja mogę jedynie domniemywać, że jednym z nich może być Jacek Żalek. To jest człowiek, który już występował w mediach, też przyznawał się tam do wielu spraw. Być może on będzie chciał, być takim sygnalistą publicznym świadkiem, no jest jeszcze cztery. Ja żalek powiedzmy, to nie jest, może aż tak istotna postać w tym całym ambarasie, ale ci pozostali czterej świadkowie, mogą budzić zainteresowanie i nawet na pewno budzi zainteresowanie opinii publicznej, a to nie są ostatni świadkowie. I proszę Państwa, taka, taka prezentacja tych świadków, którzy... W zasadzie za chwilę będą podejrzanymi, a później oskarżonymi. Oni chcą jednak wystąpić przed państwem. Chcą uzyskać nie tyle może, co akceptację społeczną, ile po części zrozumienie, może wybaczenie, bo karę ponieść muszą, ale jednak sąd też będzie brać pod uwagę fakt, że oni się do wszystkiego przyznali. To jest akt skruchy, bym powiedział, bardzo doniosły. Nie ujmując komuś winy, jednak jeżeli przestępca, taki ich szycie, taki łajdak, staje przed państwem i mówi tak, zgrzeszyłem, przyznaję się, popełniłem to czy tamto, nie potrafię sobie wybaczyć, to był błąd i tak dalej, i tak dalej. I zaczyna opowiadać że ten i tamten to zrobili to i to, ja w tym uczestniczyłem i tak dalej i tak dalej. Teraz, proszę, proszę Państwa, czeka nas jeszcze rozliczenie mediów, bo śledztwo w sprawie finansowania prywatnych mediów, między innymi z Funduszu Sprawiedliwości, jeszcze nie ruszyło i tutaj musicie Państwo wiedzieć, że zespół numer dwa niezbyt chętnie chce się tą sprawą zajmować to też i nie ma woli y, przełożonych, aby to śledztwo jakoś mocno ruszyło do przodu. Pojawiła się interpelacja y, Romana Giertycha y, przekazana do y, ministra prokuratora generalnego pana Bodnara. Y, no, siłą rzeczy ten wniosek, ta interpelacja y, musi y, tak no, mieć swój dalszy Bieg, zobaczymy, co się wydarzy. Była odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości, dosyć lakoniczna, taki buziaczek spławiaczek, yy, no ale opinia publiczna będzie naciskać, państwo będziecie naciskać na prokuraturę, na pana prokuratora generalnego, co w sprawie finansowania MEN. I tylko pojawiają się już osoby, które może nie decydują się jeszcze na takie publiczne wystąpienie, ale zaczynają opowiadać, można powiedzieć. Możesz mnie zacytować, ale nie mów od kogo. Informacje są sygnaliści z branży medialnej, bo tacy też będą potrzebni, którzy będą mogli opowiedzieć o tym, czego byli świadkami, jak znani pracownicy mediów, na przykład, układali się z pisowcami. Do dzisiaj były wiceminister zdrowia, minister cyfryzacji, aferzysta od respiratorów Janusz Cieszyński, nie ustosunkował się do pytań Jana Pińskiego dotyczących jego znajomości z Patrykiem Słowikiem, ani Patryk Słowik nie ustosunkował się do tych informacji, na pytania również nie odpowiedział, bo to były trudne pytania dotyczące relacji nie jakiejś o prywatnej, która nie powinna kogokolwiek dotyczyć. Mówimy o pisowskim wysokim nominacie, o człowieku za mieszanym w bardzo poważne afery, których skarb państwa poniósł wieloset milionowe straty, i mamy media workera, który znany jest ze swoich tekstów, na przykład atakujących Donalda Tuska. To wszystko razem zebrawszy nie wygląda to. Ciekawie i teraz obydwaj mężczyźni nie potwierdzają swojej znajomości, no ale te pytania, które zadał redaktor piński nie tylko Słowikowi, ale i redakcji wirtualnej Polski, nie wzięły się znikąd, bo właśnie wzięły się od tak zwanego sygnalisty, czyli kogoś, kto przed i powiedział, że ten to powiedział to, a spotkał się z tamtym, a byli tu i tu, jeszcze nie jest zdecydowany, by wystąpić publicznie. Dlaczego ja o tym dzisiaj mówię, drodzy Państwo? Yy, dlatego, że narracja yy, tych prywatnych mediów, dla żartu zwanych wolnymi, yy, jest taka, że ci sygnaliści to jest coś złego, ci publiczni świadkowie. Że nie, nie słuchajcie ich, że oni yy, nie są ważni, że oni próbują się wybielać, że to, co oni mówią, to jest nieistotne. To Giertych jest zły, bo to Giertych ich wykorzystuje i Giertych yy, chce siebie tutaj promować. Ale to jest bez znaczenia. Czy chce, czy nie chce, czy, jemu, czy dla niego to jest polityczne złoto, czy nie jest, czy chce budować nową partię, czy ma jakieś ambicje. Naprawdę jest to dla mnie sprawa trzeciorzędna, jakie czwartorzędna. Kompletnie się nad tym nie zastanawiam. Dla mnie najistotniejsza jest racja stanu rozliczenie pisowców za 8 lat ich bez rządów. To jest jakby clue. I jakichkolwiek narzędzi, które są oczywiście zgodnie z prawem, są zgodne z prawem, byśmy nie użyli, by osiągnąć ten cel, to naprawdę jest mi to, tak powiem, leży mi to przysłowiowym kalafiorem. Czy zrobi to pan Gierk, czy zrobi to ktokolwiek inny, czy on na tym politycznie zarobi, czy straci, bez znaczenia. Dla mnie jest istotne, że taki Cichocki, drodzy Państwo, Stanie przed sądem, przepraszam, przed opinią publiczną i opowie, opowie o tym, co robi. Wszystko. Publiczne. Wyobraźcie sobie Państwo, jeżeli na przykład by przed zespołem parlamentarnym na przykład stanął, no nie wiem, kogo Macie na przykład na myśli, no na przykład taki taki Perejel. Samuel Perey, Tak, koleś, który, no wiecie, to hejter, płatny hejter, brał pieniądze za to, żeby w mediach publicznych kłamać, obrażać ludzi, e, nasyłać na nich medialnych takich e, wykidajów, którzy montowali kłamliwą narrację, po prostu kolportowali kłamstwo. I teraz e, ja zresztą Pereira namawiałem do tego wielokrotnie, by to sobie przemyślał, póki jeszcze nie było za późno, ale wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że Pereira. Na, będąc już na tym niesławnym polu, chaosiem jednak decyduje się na taki krok. Przychodzi do Romana Giertycha, czy do parlamentarzystów z tego zespołu do spraw rozliczeń, i mówi: Ja bym chciał wszystkim opowiedzieć od początku. Przyznam się do tego, jak manipulowałem informacjami, kto mi kazał to robić, jakie miałem związki z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Kto z CBA dostarczał mi informacje z niejawnych postępowań, yy, jak organizowaliśmy farmy troli i tak dalej, i tak dalej. I To wszystko Pereira opowie. No, wydaje mi się, drodzy państwo, że w takiej sytuacji yy, opinia publiczna skupiłaby się na tych, o których Pereira by mówił, a Pereira y, takim wystąpieniem no nie zaskarbiłby sobie państwa sympatii, tutaj nie mam wątpliwości, ale odezwałyby się głosy, że każdy ma prawo do drugiej szansy, że karę ponieść musi, ale, a wiadomo, że wszystko co jest przed ale już nie jest aż tak istotne. I jednak ten wydźwięk społeczny byłby taki, że jednak ci publiczni świadkowie przynoszą istotne dobro społeczne. Jakby ten wymiar sprawiedliwości, poczucie sprawiedliwości opinii publicznej byłoby na zupełnie innym poziomie. Państwo myślę, że mogliby się poczuć lepiej, znając tych publicznych świadków, znając kulisy, a nie że te kulisy będą zamiatane pod, pod dywan czyli schowane w niejawnych aktach prokuratorskich podczas również niejawnych procesów sądowych, których nawet nie będziecie wiedzieli. Tak, bo kto, yy, który z Polaków, Polek, tak zwykli ludzie, tacy jak ja, teraz będziemy pilnować, kiedy jest wokanda no, i co, jechać na drugi koniec Polski, żeby uczestniczyć w takim procesie, a jeszcze na przykład oskarżony się nie pojawia się, a z Wokandy spadnie taka sprawa, no to zupełnie bez sensu, prawda? A tutaj mamy ten początek, czyli taki świadek, który tak czy siak stanie przed prokuratorem, żeby formalnie usłyszeć zarzuty, później stanie przed sądem, ale to jego wystąpienie z społecznego punktu widzenia jest bardzo istotne. Drodzy Państwo, jakie jest Wasze zdanie? Chciałbym je poznać, napiszcie w komentarzach, bo do tego tematu wrócimy, kiedy pojawią się kolejni, kolejni sygnaliści, kolejni publiczni świadkowie. I niech ich będzie jak najwięcej. Jakby ten proces rozliczenia Pisu upublicznijmy, żeby był jawny, żeby każdy z tych pisowców został rozliczony. I może apelujmy do pani nowej ministry kultury, która ma nadzór nad, nad mediami publicznymi, by taki kalon powstał informacyjny o tym. Jak i do rozliczenia pisowców. I na przykład, żeby była transmisja procesu. Na przykład Morawieckiego. To nie będzie już komisja śledcza. Tam nie będzie mógł sobie pozwolić na bezczelności i arogancję w stosunku do sądu, bo się sąd w ukaże go grzywną albo go po prostu zamknie do ciup. I tak to się dla Morawieckiego skończy. A więc tam przed sądem e, oskarżeni będą musieli być grzeczni, zdyscyplinowani, odpowiadać na pytania sądu. Tudzież oskarżyciela publicznego. Z tą myślą Państwa dzisiaj zostawiam. Widzimy się oczywiście o godzinie 20. Przypominam, drodzy Państwo, że ci, którzy z Deksą zdecydują się wspierać cyklicznie nasz kanał, będą mieli dostęp do materiałów niewidocznych dla innych. W najbliższym materiale, na prośbę jednego, właśnie tutaj ze wspierających. Porozmawiamy o muzyce. Zadawam pytania: czego pan słucha? Czego pan słucha? Porozmawiamy o muzyce. Możemy no, porozmawiać o muzyce. To jest w sumie temat bliski memu sercu, e, bo każdy z nas się na jakiejś muzyce wychowywał, więc która też, tak, tej słuchanie tej, tej muzyki e, miało też wpływ na później nasze, nasze dorosłe życie, na, na wrażliwość muzyczną. E, więc wrócić jakby do tematu niepolitycznej konwencji. Taki, można powiedzieć bardziej y, takie zintegrowanie społeczne tutaj naszych wspierających. Proszę Państwo, widzimy się 20.00. Kontynuujemy, kontynuujemy w kolejnym materiale to, co się dzieje u nas w kraju. Godziny bez zmian. Do zobaczenia, mili Państwo.